Dzień dobry Państwu. W studiu są dzisiaj pani minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Witam serdecznie. Poseł Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Poseł Maciej Gdula, Nowa Lewica, Klub Lewicy. Dzień dobry. I poseł Mariusz Gosek, Solidarna Polska. Właściwie już suwerenna, trudno się przyzwyczaić. Tak. Suwerenna Polska. Suwerenna Polska, wszystko się zgadza. Witam serdecznie. Proszę Państwa, zacznę od Trybunału Konstytucyjnego, który się odkłócił, nastąpił chyba jakiś przełom, odkłócił się, zebrał w pełnym składzie i nawet wydał orzeczenie w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym. I otóż okazało się, że wedle Trybunału prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wywołującą ostateczne skutki prawne, tak orzekł. Chodzi o sprawę ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Nastąpiło ono bez prawomocnej decyzji sądu. Poproszę każde z Państwa o krótki komentarz na temat, może nie wiem, czy bardziej tej sprawy, czy bardziej tego, czy to już jest jakiś przełom w tym Trybunale rzeczywiście i będzie on w tej chwili orzekał bez przeszkód. Andrzej Halicki. No, przełomu nie widzę, bo to odwieszenie się na kilka godzin po to, żeby w sumie rzecz rzeczywistą potwierdzić, aczkolwiek nie chodzi o to, czy prezydent ma prawo, tylko chodzi o to, czy można ułaskawić nieskazanego. No przecież na tym polegał spór. Nie zapowiada powrotu do pracy Trybunału w pełnym składzie, jeżeli chodzi o miliardy, które do polskiej gospodarki mają trafić ze środków europejskich. No to jest paraliż, który naprawdę kosztuje bardzo dużo, nie tylko politycznie, ale przede wszystkim kosztuje gospodarczo nas wszystkich. Pani minister. Retorycznie wyrok jest potwierdzeniem wcześniejszej linii orzeczniczej i tutaj oczywiście Kancelaria Prezydenta to stanowisko bardzo, bardzo cieszy, tak jak mówię, no, z perspektywy takiej czysto prawnej ten wyrok jest oczywisty. A jeśli chodzi o sam Trybunał? Natomiast sam Trybunał, no to oczywiście pan prezydent od wielu miesięcy apelował o to, aby Trybunał w sposób taki prawidłowy podjął wykonywanie swoich obowiązków i to jest bardzo dobry sygnał, szczególnie, że w środę jeszcze te dwie rozprawy zostały odwołane. Jedna ta wczorajsza odbyła się i bardzo dobrze, natomiast sprawa, o której mówił pan poseł, czyli kwestia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, została przesunięta na koniec czerwca i absolutnie ze strony Kancelarii Prezydenta jest oczekiwanie, żeby ta sprawa również się odbyła i Trybunał tamtą kwestię również rozstrzygnął w pełni. Marek Sawicki. No, Trybunał odkłócił się na wniosek pana prezydenta, czy na apel pana prezydenta w sprawie dwóch kolegów z rządu i w tej sprawie orzekł, natomiast w sprawach wielkich pieniędzy związanych z Krajowym Planem Odbudowy, ten Trybunał nadal nie jest odkłócony, a termin rozprawy 27 czerwca jest terminem dalekim. I pozostaje drugi do rozstrzygnięcia problem, o którym mówią prawnicy i konsultowałem go i wczoraj, i jeszcze dzisiaj, że wnioski składane przez Sejm, wnioski składane przez Senat, przez Marszałka ulegają dyskontynuacji. A więc w mojej ocenie wniosek pana marszałka Kuchcińskiego z tamtej kadencji w związku z zakończeniem tamtej kadencji powinien być umorzony i postępowanie przed Sądem Najwyższym 6 czerwca powinno się normalnie odbyć. Trybunał, ten Trybunał w tej chwili nie mógł, nie powinien przynajmniej, tak twierdzą niektórzy prawnicy, prowadzić tej rozprawy, ponieważ ona uległa naturalnie dyskontynuacji w 2019 roku. Jarosław Sellin, jak pan to widzi? Sama treść wyroku mnie nie zdziwiła, bo nie ulegało dla mnie żadnej wątpliwości. Ale to ciekawe, co powiedział pan przed chwilą pan minister Sawicki o tej dyskontynuacji. Jednak ta sprawa wisiała w Trybunale i trzeba było to rozstrzygnąć i sam wyrok mnie nie zdziwił, ponieważ nie ulegało dla mnie żadnej wątpliwości, że to jest prerogatywa prezydenta i wyłącznie prezydenta. To korzystanie z prawa łaski. Wszyscy poprzedni prezydenci też z tego korzystali. Natomiast to, że udało się werdykt wydać po wielu tygodniach no, po prostu niepotrzebnego napięcia wewnątrz Trybunału, który powinien być czynny, a z powodu pewnej blokady wewnętrznej czynny w różnych sprawach nie był. To jest jakiś optymistyczny krok, ale niezależnie od tego nasza ustawa zmniejszająca liczbę
sędziów orzekających w pełnym składzie jest wciąż aktualna, bo... Nie jest tak, że po tym wyroku państwo dochodzą do wniosku, że już nastąpił ten przełom i nie ma sensu wprowadzać tego prawa? Kiedyś przed paru laty pełny skład był ustalany na 9 sędziów, potem to zwiększono do 11. Państwo zwiększyli. Teraz orzeczenie nastąpiło w gronie 11 sędziów, ale wydaje się, że obowiązkiem władzy ustawodawczej, kiedy jakiś organ z różnych powodów, no tutaj powody są znane, nie działa albo ma jakąś wewnętrzną blokadę, to trzeba to naprawiać. To jest obowiązek po prostu władzy ustawodawczej. Albo raz działa, raz nie działa, bo tak też może się okazać. Tak to na dzisiaj wygląda, bo zobaczymy, co będzie dalej. Rzeczywiście są ważne sprawy i ta ustawa, która miałaby odblokowywać środki z Krajowego Planu Odbudowy, no i ta ustawa, która też wpłynęła teraz do Trybunału z wniosku prezydenta w trybie kontroli następczej, związana z Komisją do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w Polsce. Do komisji zaraz przejdziemy. Wobec tej dezorganizacji systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ja nie wiem, jak 6 czerwca Izba Karna Sądu Najwyższego podejdzie do tej kwestii związanej właśnie z dyskontynuacją, bo de facto, jeszcze raz powtarzam, dyskontynuacji podlegają wszystkie wnioski parlamentu w momencie zakończenia tej kadencji, składane do Trybunału Konstytucyjnego. Ja mogę zaraz znaleźć artykuł, na który się powołam i wam to przekażę. Natomiast jeszcze raz wyraźnie podkreślam, że tu jest w mojej ocenie naprawdę duży delikt prawny. Jak do tego podejść? Zobaczymy. Ale tylko jedna rzecz. Panie ministrze, szanowni państwo, przecież to nie jest pierwszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygał kwestię ułaskawienia. Jest również wyrok w sygnaturze K, czyli poza sporem normalnego, merytorycznego orzeczenia. I tutaj linia orzecznicza Trybunału w tej sprawie i w konsekwencji również wykładnia tych przepisów dla Sądu Najwyższego jest oczywista. No teraz oczywiście Sąd Najwyższy w przyszłym tygodniu musi to rozstrzygnąć. Pani minister, tak? Ja nie kwestionuję linii orzeczniczej i wykładni Trybunału Konstytucyjnego. Problem polega tylko na tym, że ten wniosek powinien być umorzony w 2019 roku i nie rozpatrywany. A tą sprawą powinien zająć się Sąd Najwyższy, według prawników, którzy mnie przygotowywali w tej sprawie opinię. No i ciekawe, za chwilę będzie tak, że to Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał, czy miał prawo to rozstrzygnąć, bo to chyba do tego prowadzi. Pan profesor Gdula. Chyba już znamy wynik tego postępowania. Myślę, jest takie powiedzenie, zwalniają z pracy. No to znaczy, że będą przyjmować. I tak samo można powiedzieć z Trybunałem. Pogodzili się. No to znaczy, że będą się kłócić. Zresztą pan minister Sellin to w jakimś sensie zasugerował, że nic nie jest przesądzone. Jeśli chodzi o pieniądze na KPO, to rzeczywiście jesteśmy zakładnikami sporu między panem ministrem Sellinem i panem posłem Goskiem, czyli sporu w ramach obozu rządzącego. Dobrze, że panów rozdzielam, bo inaczej może by było ciężej rozmawiać. Spokojnie, my się bardzo lubimy. I nic nie zapowiada końca tego sporu, a nawet jakby się skończył, to ja myślę sobie, że Unia Europejska też będzie patrzeć na tą nową ustawę w sprawie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Ale to pan już wszystkie połączył tematy naraz. Bo one się wszystkie łączą. Pytałam o przełom, o przełom i orzeczenie Trybunału, a tutaj już mamy pieniądze z KPO. Rząd nas przyzwyczaił do tego, że nie załatwia spraw, że przeciąga, że czekamy na rzecz oczywistą, na pieniądze, które mają pomóc polskiej gospodarce. Naprawdę, no, to jest oburzające. Ja się dziwię, że tak naprawdę, że obóz władzy ma jeszcze 30% poparcia. Moim zdaniem powinien mieć 15% najwyżej. Mariusz Gosek, panie pośle. Polacy są rozsądni, mądrzy i wiedzą, kto jest tak naprawdę winny, że te pieniądze do Polski nie napływają. Prosicie o to swoich przyjaciół politycznych w Komisji Europejskiej, robicie 30 rezolucji w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce. Lewica, Platforma Obywatelska i wasze działania polityczne powodują, że podpowiadacie instrumenty polityczne, żeby walczyć z polskim konserwatywnym prawicowym rządem. Robicie to od wielu lat i między innymi z tego powodu te pieniądze są blokowane. Panie ministrze, to niewdzięczność, bo lewica poparła rząd, kiedy właśnie Solidarna Polska was zdradziła i chciała wam zablokować. Miało być jedno zdanie. Ale już to dzięki nam. W ogóle mówimy o pieniądzach. Panowie. Tylko dzięki nam. Panowie, teraz Mariusz Gosek. Unia Europejska stoi po stronie waszości. Pan jest Mariuszem Goskiem? Nie.
Nie. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny lament opozycji. Jak tutaj on wybrzmiewa, że Trybunał Konstytucyjny pracuje, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął sprawę, w zakresie której no, chyba wszyscy spodziewaliśmy się takiego werdyktu. Roma locuta causa finita. Rzym przemówił, sprawa zakończona. Wyłączną prerogatywą pana prezydenta jest możliwość stosowania prawa łaski na każdym etapie. I co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Proszę też spojrzeć w orzecznictwo w krajach Unii Europejskiej. Pan prezydent zastosował to prawo łaski względem osób, które tak naprawdę zostały skazane za ściganie korupcji. Bo tu jest jeszcze wątek, za co został skazany pan minister Mariusz Kamiński. Za to, że ścigał korupcję. A nikt już później nie powiedział, że pan R. z tej afery, że pan R. właśnie z tej afery został skazany za tą korupcję. O tym już nikt nie mówi. Pan prezydent skorzystał ze swojej prerogatywy. Trybunał Konstytucyjny to potwierdził, że mógł skorzystać z tego uprawnienia na poziomie skazania przez sąd pierwszej instancji. I taka jest prawda. I trzeba ją przyjąć do wiadomości. Ja głęboko ufam, że również Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad ustawą o sądzie. I nie zapominajmy, że Trybunał był skłócony albo jeszcze jest, to też jest troszkę w tym winy, jak mówią, suwerennej, dawniej solidarnej Polski. Pani jednym zdaniem. Nie, my w żaden sposób to sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym są niezależni, niezawiśli. No, ale mają swoje upodobania, sympatie. Nie, 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 nie. Pani redaktor, wszyscy mamy swoje upodobania. Ale, niezależni sędziowie z PiS-u i z Solidarnej Polski. Proszę. A przypomnijmy, że sentencja no, tak, pierwszej instancji sądu, ale zawsze przez Sejm są powoływane, polegała no, na nie zawsze skazaniu politycy za nielegalne metody operacyjne, bo nie było to działanie względem legalne względem Andrzeja Lepara, świętej Kamińskiego, a prawomocnego wyroku w tej sprawie nie było, więc nie zostali prawomocnie skazani. Proszę Państwa, i zacznijmy od pani minister, bo po wczorajszym oświadczeniu prezydenta Andrzeja Dudy nie ma oklasków, nie ma takiego poczucia ulgi i właściwie powtarza się krytyka, pojawiają się nowe wątki. Chodzi o oświadczenie w sprawie ustawy o wpływach rosyjskich, bo prezydent zapowiedział swój projekt i nawet już złożył do Sejmu projekt nowelizacji. Mówią, że prezydent się zachował bezrefleksyjnie, że jest zmienny, że to jest niepoważne, a ja pytam o powody tej decyzji, pani minister. Pani redaktor, krytyka była w momencie podpisania ustawy i ogłoszenia następczej kontroli tej ustawy, czyli skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Krytyka jest po wczorajszym oświadczeniu pana prezydenta i skierowaniu inicjatywy ustawodawczej do Sejmu, więc to zostawiam z boku. Takie prawa debaty publicznej, politycznej, bardzo silnej. Natomiast chcę podkreślić jedną kwestię. Działania pana prezydenta wokół kwestii Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów są absolutnie spójne. Pan prezydent jest ogromnym zwolennikiem działania tej komisji i raczej podkreśla fakt, że ona za późno w ogóle pojawia się w polskim systemie. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest konieczność działania tej komisji. Wszyscy wiemy, że takie wpływy były. Komisje działają w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, w różnych państwach i panu prezydentowi na tym bardzo zależy, aby faktycznie przede wszystkim opinia publiczna o tym, jakie były motywacje podejmowania różnych ważnych decyzji, miała prawo się przekonać i zresztą również taki jest cel tej inicjatywy. Dobrze, to proszę przypomnieć króciutko, zanim się wypowiedzą tutaj panowie posłowie z opozycji, co prezydent proponuje, to też będzie dobre dla naszych słuchaczy i widzów. Takie przypomnienie. Przede wszystkim w pierwszym rzędzie pan prezydent proponuje, aby z ustawy zostały wykreślone tak zwane środki zaradcze, czyli możliwość orzeczenia przez komisję zakazu pełnienia funkcji publicznych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi od roku do 10 lat, poświadczenie bezpieczeństwa, czyli mówiąc takim językiem zwykłym, dostęp do informacji klauzulowanych niejawnych i kwestia pozwolenia na broń. I to jest też takie bardzo mocne sprawdzam ze strony pana prezydenta, bo jeżeli to był główny zarzut do ustawy, oczywiście przede wszystkim ze strony opozycji na scenie politycznej, to pan prezydent pyta, to jeżeli te mechanizmy zostają z ustawy wykreślone, bo pan prezydent uważa, że ta nowelizacja powinna być jak najszybciej uchwalona, no to wtedy jakie są zarzuty wokół komisji i dlaczego przed nią nie stanąć i nie powiedzieć opinii no publicznej, społeczeństwu, dlaczego tak, a nie inaczej się pełniąc bardzo ważne funkcje publiczne postępowało.
No to posłuchajmy tego, może, jakie są zarzuty. Jeszcze tylko jedna kwestia, druga kwestia, myślę, też bardzo istotna. Pan prezydent proponuje, aby w komisji nie mogli zasiadać posłowie i senatorowie. Dodatkowo są kwestie formalne wzmacniające transparentność, jawność rozpraw przed komisją i kwestie związane z ochroną tajemnic zawodowych, przede wszystkim tajemnicy obrony. Czy to coś zmienia według pana, Andrzej Halicki? Czy państwo swoich przedstawicieli, ekspertów, jeśli ta nowelizacja by weszła, by wysłali do tej... Zaproponowali. No nie, dlatego, że niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o intencje i konstrukcję. Mamy rzeczywiście poprawki. No, prezydent się uczy. Dobrze, że przeczytał po paru dniach to, co podpisał. Natomiast nie wiem, czy można składać gratulacje. Panie pośle, jakie są intencje? Bo pan mówi, że niewiele zmieniło. Intencje są przedstawiane zarówno w Sejmie, myślę tutaj o przedstawieniu tego projektu, jak i teraz w komentarzach, jak i sam zresztą prezydent Duda przedstawił. Przecież chodzi o to, żeby oskarżyć. Tak nie powiedział. Mało tego, wyeliminować w sytuacji, gdyby inna większość parlamentarna groziła po wyborach na jesieni, tych, którzy nie są z mojego obozu politycznego. Z imienia i nazwiska w uzasadnieniu wymienieni byli Waldemar Pawlak, Donald Tusk czy Radosław Sikorski, więc to jest po prostu kij na opozycję. Czyli co, samo zaproszenie, czy samo zaproszenie przed taką komisję to już by było wyeliminowaniem? No bo jeżeli... Przypominam, że Donald Tusk do prokuratury poszedł i składał zeznania, kiedy takie zaproszenie, jak pani redaktor mówi, otrzymał. Natomiast problem jest w tej całej konstrukcji. Nie wiem, prokuratura wzywa, natomiast może komisja zaprasza. Mamy opisany mechanizm powstawania komisji śledczej w Sejmie. Notabene nie ma tu żadnego podobieństwa ani z komisją francuską, która notabene zarządzana jest przez opozycję w tamtym układzie politycznym, czy innymi podobnymi, które rzeczywiście badają różnego rodzaju wpływy. Powinniśmy mieć komisję śledczą na temat badania wpływów rosyjskich w Sejmie. Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki to pierwsi świadkowie, którzy powinni stanąć, czy prezes Obajtek. Czyli bez względu na to, co się wydarzy w tej sprawie, ona powinna być umocowana ustawowo i konstytucyjnie, tak jak prawo polskie to określa, a nie ponad tymi wszystkimi ciałami jako narzędzie polityczne do wykorzystania po nieudanych wyborach politycznych. Przecież... Dobrze, ale to jest podstawowa dezinformacja, dlatego że Państwowa Komisja Wyborcza wypowiedziała się, że osoba nie będzie traciła biernego prawa wyborczego. Ale pan usłyszał coś, że ja powiedziałem o startowaniu wyborów. Dobrze, ja bym chciała, żeby się teraz wypowiedział Jarosław Sellin. Proszę nie dezinformować, mówię o mechanizmie powyborczym, który oczywiście... Panie ministrze, czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe podjąć się szybkiego uchwalenia tych zmian, przedyskutować je, czy te zmiany mają sens, bo jak widać one słabo uspokajają nastroje, nie wiem czy społeczne, ale na pewno wśród polityków opozycji. Ustawa obowiązuje, jest podpisana, ona po prostu weszła w życie, można już tę komisję powoływać, prawdopodobnie będzie powołana wkrótce. Natomiast w trybie, następczym no, mamy posiedzenia Sejmu. Sejm będzie musiał dokonać wyboru. Jeszcze mamy kilka posiedzeń Sejmu do wyborów przecież. W trybie następczym prezydent zdecydował, że ona ma też być oceniona przez Trybunał Konstytucyjny, więc być może taka ocena będzie. I jeszcze w dodatku mamy tę inicjatywę legislacyjną prezydenta, żeby już ją teraz, tę ustawę, jej kształt nieco zmienić. Nie wiem, jaka będzie decyzja prezydium Sejmu, ale zwracam uwagę, chodzi o procedowanie tej ustawy zgłoszonej wczoraj przez pana prezydenta. Natomiast zwracam uwagę na to, że ustawa już jest i komisję można już powoływać. Jasne, ale czyli gdyby państwo teraz powoływali, to by się państwo kierowali tym wezwaniem prezydenta, które jest zawarte w projekcie nowelizacji, żeby tam nie było polityków, żeby tam nie było parlamentarzystów. Mi się wydaje, że generalnie politycy, parlamentarzyści zbyt wyrywni, żeby... Wyrywni, żeby w tej komisji pracować. Raczej trudno takich znaleźć. Mamy przed sobą kampanię wyborczą. Na ogół każdy chce odnowić swój mandat. będzie chciał walczyć w tej kampanii wyborczej, a komisja wymaga intensywnej pracy. Pamiętamy poprzednie, na przykład komisję Amber Gold, czy komisję o zbójeckiej reprywatyzacji
apelacji w Warszawie, gdzie wymagało to bardzo solidnej pracy i dużo poświęconego czasu. Więc myślę, że ta komisja może się składać z nie polityków, nie parlamentarzystów, tylko ekspertów od tej sprawy. Natomiast niesłychanie demaskująca jest ta histeria, która od samego początku, kiedy tę komisję postanowiliśmy powołać drogą ustawową, ze strony niektórych środowisk politycznych, która jednak no, w takim klasycznym przysłowiu polskim, że uderz w stół, a nożyce się odezwą, coś tam pokazuje. Tak? W sytuacji, kiedy 45 lat byliśmy pod butem Moskwy, Moskwa prawdopodobnie ma papiery, ma mnóstwo papierów, kopii różnych dokumentów wytworzonych przez komunistyczną policję polityczną w państwie polskim. Były jednak dziwne elementy polityki w stosunku do Rosji wśród naszych poprzedników, zwłaszcza w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i przywództwa Donalda Tuska. I ta histeria, która się wszczyna, to pojawienie się Tuska na trybunach w czasie głosowania, to nawoływanie do, z tego właśnie powodu, że ta komisja powstała, do jeszcze lepszej frekwencji na marszu, który ma się jutro odbyć, to dołączenie do tego marszu środowiska pourbanowskiego tygodnika Nie, którzy też w jakąś histerię w tej sprawie wpadli. No a teraz proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Jakie jest pana osobiste zdanie na temat propozycji prezydenta? Uważam, że oczywiście trzeba potraktować poważnie propozycję prezydenta, przeprocedować, ale powtarzam, nie zmienia to faktu, że ustawa już obowiązuje i komisję już można powoływać, ale uważam, że nad propozycjami prezydenta oczywiście trzeba się pochylić i poważnie je rozważyć. Marek Sawicki, czy te propozycje coś zmieniają w pana oglądzie tej kwestii? Pan prezydent jest doktorem nauk prawnych, pani minister uchodzi za dobrego legislatora i prawnika. I tak się zastanawiam, dlaczego pan prezydent nie skorzystał z tych 21 dni na dogłębną analizę ustawy, którą podpisał, tylko podpisał ją w 3 dni. I mało tego, jeszcze 2 dni później kołom gospodyń wiejskich tłumaczył, jak ta ustawa jest zgodna z prawem, jak jest potrzebna i jak trzeba szybko ją uchwalić. Ja też uważam, że komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w Sejmie jest potrzebna. Co do tego nie mam żadnych złudzeń. Oto jako klub żeśmy apelowali 2 lata temu, żeby powołać w tej sprawie komisję śledczą, zgodnie z konstytucją i ustawą o komisji śledczej. Tusk też apelował i się przestraszył. My mamy, panie ministrze, niestety pewnego potworka legislacyjnego. O tym zorientował się pan prezydent i w tej chwili próbuje tę sprawę naprawić. Bo, no dobrze, jeśli to jest potworek, to nie jest teraz mniej potworny? Pani redaktor, problem polega na tym, że ja jestem z wykształcenia także inżynierem. I mnie zawsze uczono, że jeśli jakiś projekt jest od samego początku zły, to próba jego naprawy nie ma sensu. Trzeba po prostu zrobić to od nowa. I najlepiej byłoby, gdyby pan prezydent złożył jeden artykuł ustawy, wykreślającą z porządku prawnego tę ustawę, którą żeśmy przyjęli, bo ona jest nie do zrealizowania w trybie konstytucyjnym, bo tam mamy jasną ocenę prawników, że w 17 punktach ta ustawa łamie konstytucję. Pan prezydent mówi tak, 17 kłus, które wprowadziłem do salonu, to oczywiście trochę za dużo, 3 wyprowadzę, już będzie mniej duszno. Nie, ta ustawa nadal nie będzie konstytucyjna. Dlatego jeszcze raz apeluję do Zjednoczonej Prawicy. Powołajmy komisję śledczą. No dobrze, a co tam jest niekonstytucyjnego? Powołajmy komisję śledczą, bo to rzeczywiście... Proszę naprawdę przeanalizować to, ale co nie, mówią prawnicy. Ale nie, pana pytam, bo pan mówi, że niekonstytucyjna. Oczywiście sam tryb powołania tej komisji, która ma jednocześnie i uprawnienia prokuratorskie, śledcze i uprawnienia karne. W tej chwili pan prezydent mówi, że był tryb odwoławczy do sądu administracyjnego, proponuje w tej chwili sąd apelacyjny, więc widać wyraźnie, że już sam pan prezydent zorientował się. No i to chyba jest dobra zmiana, prawda? Bo sąd apelacyjny bada meritum, a nie tylko sprawy administracyjnego trybu wydawania decyzji. No więc wszystko się zgadza. Ale tak się zastanawiam, co było głównym powodem powołania tej komisji. Otóz w przestrzeni publicznej, w przestrzeni publicznej pojawiło się zbyt dużo informacji dotyczących, już tu wspomniał poseł Halicki, i premiera Morawieckiego, i Antoniego Macierewicza, i komisji likwidacyjnej WSI, słynnego agenta L. W związku z tym być może jest to ruch wyprzedzający, bo po wyborach i tak do tej sprawy wrócimy i te wpływy rosyjskie trzeba będzie dogłębnie wyjaśnić. I teraz trzeba wszystkich zamieszać w jednym bagienku, żeby po wyborach można było potraktować to jako no, ogólnonarodową tragedię, bo nagle wszyscy się dowiedzieli, że Rosjanie mają tu wpływy. Mieli. Co do tego nie mam żadnych złudzeń, nie mam żadnych wątpliwości, tylko żeby
to zbadać i zrobić, to było 7,5 roku. Prokuratura, CBA, ABW, kontrwywiad. Gdzie są oskarżenia wobec polityków, wobec urzędników, wobec szefów spółek Skarbu Państwa? Żadnego oskarżenia nie ma. W związku z tym pytamy po co. Właśnie także ta zmiana pana prezydenta. Ona wprowadza tak zwaną infamię polityczną wobec osób, ale zdejmuje z nich karę. Znaczy no, zmiana nie wprowadza infamii. No jak nie? No, jak utrzymuje, przepraszam. No utrzymuje, natomiast zdejmuje karę. I panie Gosek, to jest właśnie na tym cały problem polega. Że w trakcie kampanii wyborczej można każdego obrzucić błotem, a nie masz czasu na to, żeby się z tego oczyścić. Panie redaktorze, że mogę... Proszę bardzo, Mariusz Gosek. Dlatego, że pan mówi o komisji śledczej, wiedząc doskonale, że komisja śledcza musi zakończyć swoje prace raportem w danej kadencji Sejmu. Ale mogła powstać 3 lata temu. Jeżeli mogę skończyć. Czy to jest komisja data 17 września? Komisja weryfikacyjna może kontynuować swoje prace również po zakończeniu bieżącej kadencji Sejmu. Ja dziwię się temu lamentowi opozycji. Ja nie lamentuję, ja ujasnę. Lamentujecie, drodzy państwo. A wam również powinno zależeć na tym, żeby te wpływy rosyjskie wyjaśnić. Bo co do tego, jak słusznie wspomniał pan minister Sellin, nie ma wątpliwości, że przez ponad 40 lat Rosjanie mieli tutaj swoje wpływy, mieli swoje macki. I dzisiaj Polacy mają prawo poznać to wszystko, co do tej pory być może nie zostało też i odtajnione, bo wie pan, że istnieje również szereg informacji niejawnych, klauzulowanych, tajnych. Ta komisja również będzie mogła obradować w trybie niejawnym, po to, żeby później końcowo sporządzić raport, który przedłoży Polakom, tak żeby Polacy dowiedzieli się konkretnie, kto z imienia i nazwiska, jaki polityk czy osoby z tym politykiem związane współpracowały z Federacją Rosyjską. I co do tego każdy Polak ma prawo. Nie wiem, czego tak bardzo się boicie. Jeżeli my stawiamy ten projekt i słusznie wskazał tutaj pan minister Sellin, on już jest ten projekt w obiegu prawnym. Prerogatywą pana prezydenta jest następcze skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego i teraz pan prezydent podjął kolejne działania, czyli skorzystał też z prawa, z prerogatywy inicjatywy legislacyjnej, wskazując na te zmiany, które ewentualnie chciałby, żeby były do tej ustawy wdrożone, co nie wstrzymuje prac, jeżeli chodzi o tę ustawę. I kończąc, ostatnie zdanie. Jest 9 kandydatów, którzy będą powoływani do tej komisji. I głęboko ufam, że również wy takich kandydatów, szanowni państwo, na... ale nie ma się bardzo czego śmiać. Bardzo się śmieje pan tutaj. Śmieje się, no będziecie śmieje, mogli no, mieć swoich przedstawicieli. Jest 9 kandydatów wybieranych przez Sejm. Pan, zgłoście jak... swoich kandydatów, dobrze. Jeżeli macie super, narzuty... Jak bandyci, nie, jedno Maciej, zdanie. To ja jeszcze nie mówię. Jedno zdanie, panie pośle. Teraz mnie nie słychać. Idą na skok. Panie profesorze, jedno zdanie. Leczne. Panie profesorze, gdula nie słychać. Jedno zdanie, jestem prostym magistrem panie, i bandytą. Panie pośle Gosek, panie z profesorem, pan tą swoją a to jest doktor Sawicki. Pan swoim wywodem tutaj zrobił wielki akt oskarżenia wobec ministra sprawiedliwości, który przez 7,5 roku nie postawił nikomu. Jako prokurator generalny żadnego aktu oskarżenia. Postępowań, bo one objęte są klauzulą. Dobrze, koniec panie. Teraz poseł Maciej Gdula. Powie o powodach swojego uśmiechu i zadowolenia. Powiem, ale zacznę od kwestii prezydenta. Mam wrażenie, że pan prezydent nie wypełnił swoich obowiązków. Stoi na straży konstytucji, powinien bardzo porządnie przeczytać ten projekt i powinien go albo zawetować, albo po prostu skierować do Trybunału. I przetłumaczę teraz, co pan minister Sellin powiedział do pani minister, bo powiedział to bardzo grzecznie, także mogliśmy tego nie zrozumieć pełni tych słów. Świetnie, że pan prezydent zgłosił ustawę. Może ją będziemy procedować, ale tak naprawdę to ten projekt, który został podpisany przez pana prezydenta, wejdzie w życie i zostanie powołana komisja. Więc trzeba było się zastanawiać wcześniej, panie prezydencie, a nie teraz zgłaszać nowelizację, bo nowelizację albo rozpatrzymy, albo nie rozpatrzymy, nie wiadomo. Jeżeli chodzi o samą komisję, ja się całkowicie zgadzam z Markiem Sawickim. 8 lat było na to, żeby badać wpływy rosyjskie. Jeżeli ktoś dzisiaj, na przykład prezydent albo premier, mówią, że trzeba zbadać wpływy rosyjskie, każdy, kto się temu sprzeciwia, to jest prawdopodobnie rosyjski agent, a przynajmniej agent wpływu, no to znaczy, że
ten, kto oskarża, nie wypełniał swojej pracy. Tylko, że wie pan, że wybuchła wojna i dużo się zmieniło. Nie wypełniał swoich zadań. Pan Mariusz Kamiński nie wypełniał swoich zadań. Szefowie ABW, SKW, CBA nie wypełniali swoich zadań. Jeżeli potrzebna jest nadzwyczajna komisja, jeżeli 8 lat nie starczyło, no to teraz starczą 4 miesiące. No i tutaj naprawdę rozczuliło mnie to, co pan minister Sellin powiedział, że nie ma chętnych do komisji, bo jest kampania wyborcza. Przecież ta komisja powstała po to, żeby być narzędziem w kampanii politycznej, w kampanii wyborczej. To wejdźcie w jej skład. Macie tam 4 miejsca. No, nie, tak, i oczywiście. Dlaczego nie chcecie wejść w skład? Skok na demokrację. No to nie mówcie, że to jest w celu kampanii politycznej. Wy, no jest w tym kraju. Róbcie tą kampanię polityczną. Szanowni Państwo, jeśli formujecie takie zarzuty, że można było w poprzednich latach i tak dalej, to jednak no, zwróćcie uwagę na to, że od półtora roku coś się jednak w świecie zmieniło. No. Wybuchła straszliwa inwazja rosyjska na Ukrainę, wojna niespotykana w historii Europy od 70 lat, uruchamianie różnych hybrydowych ataków przez Rosję, również w stosunku do całego Zachodu i szok społeczeństw w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech, związany z tym rozpoznawaniem, jaka jest skala możliwości działania Rosji w poszczególnych demokratycznych krajach Zachodu. To dopiero teraz się odkrywa właśnie po tej inwazji. W Stanach przecież były ingerencje w kampanię wyborczą amerykańską, korumpowanie niemieckich czy austriackich polityków z najwyższych szczebli. We Francji też różne przepływy finansowe do konkretnych partii politycznych. Nie od roku, tak, ale, tak, ale opinia publiczna jest szczególnie zainteresowana tą sprawą i rozmontowaniem tej sprawy wpływów rosyjskich po tej inwazji. I właśnie w tym momencie Mateusz Morawiecki robi antyeuropejską z tymi finansowanymi przez Kreml partiami francuskimi. Ale już pan populizm. Sprzedaje Lotos dziwne ręce. Typowy populizm. Trzeba wyjaśnić. Pani minister, bo cały czas tutaj jest kwestia konstytucyjności tej ustawy. Natomiast jeżeli pan prezydent zaproponował pewne poprawki, to czy utrzymuje się postanowienie, bo chyba jeszcze nie ma wniosku do Trybunału, żeby ten wniosek został skierowany, czy może to już wyczerpuje naprawianie, prawda, niedoskonałości konstytucyjnych tej ustawy? Pani redaktor, ja zaraz na to pytanie odpowiem, tak, ale chciałam jedną kwestię jeszcze podnieść. W debacie publicznej, szczególnie ze strony polityków, padło tyle nieprawdziwych informacji wobec ustawy, zarówno wobec ustawy, która faktycznie weszła w życie, jak również dalej teraz wokół zaproponowanej nowelizacji. Panie ministrze, ustawa nie daje komisji żadnych uprawnień karnych. Żadnych. Dokładnie. Natomiast jedyne, co komisja może zrobić, jak wszystkie tego typu organy powoływane, zarówno komisje śledcze, jak również te komisje działające jako organy administracji, mam na myśli tutaj również komisję tutaj dotyczącą weryfikacji reprywatyzacji warszawskiej, one mają oczywiście uprawnienie kierowania informacji do właściwych organów. Dlatego jest propozycja pana prezydenta do kwestii związanych ze środkami. Pani ministrze, ja naprawdę nie przerywam nikomu z państwa i bardzo proszę też umożliwić mi udzielenie odpowiedzi. Natomiast ta propozycja, która wczoraj została przez pana prezydenta złożona, jest pewną odpowiedzią na sytuację, która też w tym tygodniu się oczywiście dynamicznie rozwija. Natomiast podkreślam to, że zarówno we wniosku, i tutaj wracam już do odpowiedzi na pytanie pani redaktor, zarówno we wniosku będą te kwestie. Czyli wniosek będzie. Wniosek będzie w tym terminie, który pan prezydent czyli około 2 tygodni. Przed ukonstytuowaniem się komisji na pewno wniosek będzie w Trybunale. To nie jest absolutnie tak, bo tutaj też takie zarzuty padają, że pan prezydent za szybko podjął decyzję. Pan prezydent ma swój termin 21 dni. Może podpisać czy podjąć decyzję w sprawie ustawy dnia pierwszego i może 21. I to jest tylko i wyłącznie decyzja głowy państwa, kiedy ze swoich prerogatyw. To jest pana profesora ocena. To jest ocena. To jest też ocena prezydenta, bo teraz się wycofuje z tego, co zrobił. Ale nikt się z niczego nie wycofuje. Panie profesorze, nikt się z niczego nie wycofuje. Pan miał jakąś potrzebę tłumaczenia mi słów pana ministra, które ja naprawdę zrozumiałam. Więc nie, bardzo proszę, żeby pan profesor w taki sposób też się do mnie nie zwracał.
bo to chyba było mało eleganckie. To wszystkim tłumaczy. Natomiast, ale nie, było to ad personam, panie profesorze. Natomiast dzisiaj pan prezydent kładzie dwie propozycje. Z jednej strony, jeżeli będzie taka możliwość, bo faktycznie proszę też wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło w tym tygodniu, czyli dwie odwołane rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym. I pan prezydent mówi tak, jeżeli będzie możliwość przez Trybunał Konstytucyjny, ale tutaj termin też jest, prawda, jest kwestia uczestników, są terminy ustawowe, to trwa dłużej. Uchwalenie ustawy jest rozwiązaniem szybszym, a jednocześnie jest również, sprawdzam, dla sceny politycznej. Czy po usunięciu środków zaradczych dalej będzie ten sam poziom histerii wokół komisji i tak daleka niechęć do tego, żeby przed nią... Właśnie widać, że troszkę jest. Nadal pozostają trzy sprawy. Słowo, ale... No nie chwileczkę, nie jednocześnie. No właśnie, Andrzej Halicki bardzo mało mówił jeszcze dzisiaj. Dynamiczna sytuacja po podpisaniu przez prezydenta tego pierwszego tekstu ustawy, stąd potrzebna nowelizacja. No jaka dynamiczna sytuacja? Po prostu zderzył się ze ścianą absolutnie ostrej krytyki ze wszystkich stron, jeżeli chodzi o międzynarodową opinię publiczną, zarówno partnerów amerykańskich, jak i europejskich. Takiego zderzenia do tej pory nie mieliśmy. To jest coś bez precedensu. Prezydent po prostu dostał po głowie I zrobił ten krok do tyłu. No, próbuje ratować sytuację, ale to jest dla wizerunku Polski i prezydenta katastrofalne. Panie pośle, jakie się pojawiały informacje? Między innymi o jutrzejszym marszu oraz o kampanii wyborczej. Dokładnie tak. A propos wizerunku, czy jeżeli... Wielki aktor polski, Andrzej Seweryn, zapraszając na marsz, mówi, przepraszam, ale nie mam takich instrumentów, żeby powiedzieć, że trzeba przy pii faszystom, to jest dobre dla wizerunku tego marszu? Nawołując do tego marszu. Mhm. Ja widziałem klip, który jest haniebny. Ale pytanie... Nie, chwileczkę, o klipie za chwilę. Teraz proszę Seweryna się odnieść. Zaproszenia nie widziałem. Każdy ma taką estetykę, jakiej hołduje. Może inaczej, każdy mówię, widzi, co chce. Nie chce mówię tylko o tym, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość haniebnego, używając wizerunku, zdjęć i jeszcze tego fatalnego tekstu o Auschwitz. To jest rzeczywiście komentowane. Aktora Seweryna też prosiłbym o kulturę i wszystkich, bo uważam, że poziom emocji jest... Bo to jest dosyć haniebne. Ja absolutnie nie bronię spotu Prawa i Sprawiedliwości, który moim zdaniem był bardzo niedobry, ale był też odpowiedzią, moim zdaniem, niepotrzebną. I mówię to nie jako dziennikarka, tylko obywatelka na wpis pana Tomasza Lisa, który nie zasługiwał na kontynuację w ten czy inny sposób. Z tym też się zgodzę. Tylko ten spot jest haniebny, po prostu haniebny. Puszczony świadomie przez byłą minister edukacji, czy jakieś jeszcze inne osoby. No dobrze, ale rozumiem, że jeżeli chodzi... Broniony przez dziennikarza odpowiedzią partii politycznej. Jeśli chodzi o cele marszu jutrzejszego, chodzi o to, żeby przy... Nie, cel jest oczywisty. Jutro na ulicach Warszawy, ale nie tylko, bo w wielu stolicach europejskich będą Polacy demonstrować swoje oburzenie na to, co się z Polską dzieje, co się dzieje, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, o gospodarkę, ale przede wszystkim o tą hipokryzję i te kłamstwa, arogancję i kradzież. A jeśli chodzi o gospodarkę, to troszkę nie bardzo teraz to wychodzi, ponieważ dane są dobre ostatnio. To raczy pani żartować. To, że mieliśmy fatalny OECD, kwartał, Eurostat. Słucham bardzo. Ale co słucham bardzo? Co pani powie? Dane pokazują, że polska gospodarka ma się nieźle, dużo lepiej niż innych krajów w Unii Europejskiej. Nie, pani redaktor, mamy inflację, tylko Węgrzy mają większe. Mamy recesję, mamy... OECD i Eurostat. A wie pan, co tam jest napisane? No przecież to nie pani redaktor, z tym szacunkiem dla wiedzy pani redaktor, tylko to są dane Eurostatu i OECD. Ale proszę się przeczesać, chwilę posłuchać. Może kiedyś mi się uda. Jeżeli czwarty kwartał był fatalny, bo jest minus 2,5. A pierwszy kwartał dzięki polskiemu prywatnemu sektorowi jest blisko 3%. To różnica między minusem a plusem jest bardzo pozytywnym, dynamicznym trendem. To jest kwartał do kwartału. Sytuacja rok do roku, jeżeli pan zobaczy statystyki polskiej gospodarki, jest fatalna.
Chleb jest tak trudno mówić w ciągu dwóch lat. Jest tak trudno dobrze mówić o Polsce. Po prostu tą Polskę regularnie krytykujecie. No przecież ja krytykuję Polskę, ja was krytykuję. Te dane są kłamliwe, ja nie rozumiem. Ja nie mam żadnego interesu, żeby podawać jakieś dane, które są nieprawdziwe. Ja nie mówię, że te dane są nieprawdziwe. No to co? Tylko jeżeli jest zapaść w jednym kwartale, a później jest pozytywny wynik, to porównanie tych dwóch jest oczywiście pozytywne. No ale to nie idzie ku dobremu, nie? Tak. Czy nie? Jakby były kolejne kwartały z taką dynamiką, wygra wybory, mówmy się o tym, na jesieni będzie bardzo dynamicznie. Mówię o gospodarce, panie pośle. Dobrze, a co z tym spotem Prawa i Sprawiedliwości i co z tym wezwaniem na marsz? Oczywiście ten spot nie był potrzebny, ponieważ tej symboliki nie powinno się w walce politycznej używać, ale każdy, kto potępia ten spot, jest hipokrytą, jeśli 2-3 dni wcześniej nie potępił tego, co napisał Tomasz Lis, wysyłając głowę państwa polskiego, jednego z czołowych polskich polityków, do komór. Komory kojarzą się jednoznacznie z komorami gazowymi, a więc też użyto symboliki czy skojarzenia z Holokaustem. I każdy, kto tego pierwszego nie potępił, moim zdaniem nie ma prawa potępiać tego drugiego. I przepraszam, ale jestem trochę przeciw, dlatego że jednak to jest po prostu dziennikarz. Może jest ważny dla obozu opozycji, ale aktywista polityczny, ale nie jest po stronie Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, udający dziennikarza, przecież dokładnie wiemy, że tak jest. Jeśli chodzi o ten marsz, no każdy, kto podejmuje w swoim sumieniu decyzję, że idzie i biegnie za czołowym hejterem w historii polskiej polityki, nienawistnikiem, człowiekiem, który uruchomił przemysł pogardy, któremu się wyrywa zresztą na spotkaniach ta pogarda wobec milionów Polaków, Donaldem Tuskiem, który uruchomił ruch Palikota, najbardziej brutalny i wulgarny w sensie retoryki politycznej ruch, który w historii polskiej niepodległości i demokracji w ostatnich latach miał miejsce, to proszę bardzo, to jego wybór. To owocuje potem takimi emocjami, jak w spocie Andrzeja Seweryna, jak polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że ich jedynym programem jest 8 gwiazdek. Tutaj też nie będziemy pikować, chyba nie będziemy rozszyfrowywać tych ośmiu gwiazdek. Proszę bardzo, niech idą. Tam nie ma moim zdaniem emocji pozytywnej, emocji, która miałaby pokazywać Polakom jakiś pozytywny program. Tam jest wyłącznie niechęć, nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, do polskiej prawicy, do polskich konserwatystów. Tylko ta emocja jest motywem czy motywacją pójścia na ten marsz i biegania za Donaldem Tuskiem. Panowie się nie zgadzają, proszę bardzo. To kto się pierwszy nie zgodzi? Bardzo, bardzo wyraźnie mówiliśmy od wielu tygodni, że jako trzecia droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w marszu 4 czerwca. Ale niestety idzie. Na ten marsz wyprowadził nas gwałt legislacyjny, jakiego żeście dokonali, powołując ruską komisję w Sejmie i podpis pana prezydenta. I tylko to. I nie idziemy dla wsparcia żadnego Donalda Tuska. Idziemy przeciwstawić się gwałtowi legislacyjnemu. Dość tego, co robicie przez 8 lat w łamaniu konstytucji. I co do gospodarki, tak. Jedno zdanie. Otóż radzę zajrzeć panu i panu do raportu Komisji Europejskiej z 24 maja. Tam na stronie 27 jest jasny zapis. Polska nie dostała zaliczki KPO w październiku 2021 roku, bo spóźniła się ze złożeniem swojego krajowego planu odbudowy. Złożyła go 3 maja 2021 roku, wycofała do poprawienia i nie dopełniła terminu ponownego złożenia tego wniosku. Czy jest wniosek prokuratora generalnego wobec ministrów, wobec urzędników, którzy zaniechali złożenia w terminie Krajowego Planu Odbudowy i Polska nie dostała bezwarunkowych 21 miliardów złotych, które nam się należały w październiku 2021 roku. Te pieniądze mogły pracować dla polskiej gospodarki i te wyniki, o które żeście się spierali, mogły być jeszcze lepsze. No ja właśnie chciałam zapytać o te wyniki, bo ja tu nie chcę uchodzić za jakąś propagandystkę sukcesu, bo ja czytam portale ekonomiczne i tam to przeczytałam, a nie w żadnych manifestach partyjnych. Więc jeszcze raz podkreślam, gdybyśmy mieli pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, a mogliśmy je mieć,
To jest tylko wewnętrzny was spór. To z pewnością, bylibyśmy. Ale jeszcze raz pana pytam. Czy pan wie, dlaczego rząd nie złożył w terminie wniosku o Krajowy Plan Odbudowy? Czy to opozycja składała, czy rząd? Dlaczego? Dlaczego żeście się nie odnieśli do tego raportu? Mija już ponad tydzień. Do tego raportu z 24 maja, w którym jasno komisja pisze. Polska nie dostała zaliczki, bo nie złożyła wniosku na czas. A tamte pieniądze były bezwarunkowe. Nie trzeba mieć udziału własnego, nie trzeba było spełniać żadnych kamieni milowych. Dlaczego żeście tego nie zrobili? A ja mam pytanie do pani, bo strasznie tutaj skaczemy po tematach. Zresztą z mojej winy, bo ja wrzuciłam te kwestie gospodarcze. Pani minister, czy prezydent będzie nadal się wypowiadał w momencie, kiedy kampania wyborcza no, przekroczy granice niebezpieczne, tak jak się wypowiedział w sprawie tego spotu, czy po prostu pewne sprawy no, należy jakoś, nie mówię, że zamieść pod dywan, tylko nie nadawać im dużej rangi? Panie redaktorze, pan prezydent ma swoją bardzo poważną rolę ustrojową i tutaj na pewno rola taka stabilizująca nie tylko jest, prawda, podbudowana konstytucją, ale w ogóle też postrzeganiem roli prezydenta przez społeczeństwo. Sprawa, która została wywołana, tutaj absolutnie zgadzam się z panem ministrem Sellinem, że nie da się mówić o spocie bez wpisu redaktora Lisa i na ten wpis, no już powiedzmy, że jakieś miłosierdzie tylko nad nim może krążyć, bo trudno w jakikolwiek sposób. Tak niesamowity atak hejterski na pana prezydenta i na pana prezesa zrozumieć. Natomiast no, też była jasna i szybka reakcja pana prezydenta na samą kwestię spotu. I tu stanowisko jest oczywiste. To nie jest tematyka, która powinna być wpisywana w kampanię wyborczą. Ale reakcja była błyskawiczna, ale mówię, pamiętajmy też o tej sekwencji wydarzeń, jaka w tej sprawie była. Pan prezydent na pewno jako no już sprawujący tutaj drugą kadencję, bardzo doświadczona głowa państwa, drugi raz przecież w historii mamy z tym do czynienia, na pewno taką rolę stabilizującą też powinien odgrywać, ale z drugiej strony, jeżeli w przestrzeni publicznej i teraz ta komisja do spraw rosyjskich wpływów jest tego najlepszym przykładem, jest tak niesamowita fala hejtu i podgrzewanie emocji na informacjach absolutnie i celowo nieprawdziwych, bo to jest bardzo istotne, tak? Przecież to nie jest tak, że osoby, które się wypowiadają, szczególnie czynni politycy, nie wiedzą, co jest w ustawie, bo nad nią głosowali, tylko celowo podgrzewają emocje publiczne po prostu kłamiąc. Wydaje mi się, że niektórzy się cieszą wolnością, a niektórzy się nią zachłystują i stąd właśnie te takie różne wytwory, że tak powiem, publicystyczno-twitterowe i tak dalej, ale inne, tak proszę tak, bardzo. Ja chciałbym się odnieść do tego, co pan minister Sellin mówił o marszu. Obóz rządzący bardzo się boi jutra, bardzo się boi tego marszu, bardzo chce go zohydzić. Im bardziej chce go zohydzić, tym bardziej pomaga opozycji, która idzie pod pozytywnymi wartościami i pozytywnym przekazem. Przede wszystkim chodzi o demokrację. 4 czerwca to jest dzień, który wszystkim Polakom kojarzy się z demokratyzacją, z rozpoczęciem procesu, który prowadził do pełnej demokracji. Dzisiaj jest tak, że rządzący chcą nas zabrać w drugą stronę i wszyscy, którzy przyjdą, będą przeciwko temu protestować, ale pozytywnie. Także pozytywne jest to, że wszystkie partie opozycyjne tam się pojawią. To jest bardzo pozytywny przekaz. No dobra, czy pozytywne są... My zresztą od początku mówiliśmy, że trzeba iść. Może Donald Tusk powinien wykazać więcej taktu, zapraszając do współpracy, ale my nie jesteśmy mało spodziewani. Czy pan uważa, że tego typu zaproszenia są pozytywne? Czy one są w ogóle potrzebne? Bo pod takimi właśnie filmikami też się pokazuje, pojawiają wpisy. Tak, dobrze, trzeba przypi. Ja od dawna mówię, że opozycja musi mieć pozytywny plan zmian dla Polski, a nie tylko uderzać w Prawo. No to pan mówi cicho, albo pana nie słuchają. Ale powtarzam, może mówię nudno, ale powtarzam to. Nie można zrównać idiotycznej wypowiedzi artysty czy dziennikarza upadłego, bo tak nazywam Tomasza Lisa już w tej chwili, z oficjalnym spotem partii rządzącej. Tak, tak. No, na litość boską, są pewne ale granice, czy ja tutaj jakieś robiłam porównanie? Ja teraz pytam o marsz, który odbędzie się jutro.
No więc ja powiedziałem, jakie są intencje i dlaczego idziemy. My żeśmy pierwotnie nie odpowiedzieli na apel Donalda Tuska, bo nas nie interesuje marsz antypis. My pokazujemy trzecią drogę, pokazujemy rozwiązania programowe, a jednocześnie jasno wam mówimy, dość gwałtowi legislacyjnemu w Sejmie. Dobrze, PiS-owi udało się wszystkich zaprosić na marsz, to nie udało się Donaldowi Tuskowi. Ja mam nadzieję, dziękujemy. Że jutro na tym marszu usłyszymy wykład na temat obalenia rządu pana premiera Olszewskiego. Liczę na to głęboko. Tak, Jarosław proszę, Kaczyński. Proszę, to naprawdę, Jarosław Kaczyński liczę na to, że... Proszę panów, chwileczkę. Liczymy głosy, że jutro to usłyszymy. Bez względu na to, jaki będzie marsz, to świat się nie kończy. Jeszcze będą wybory. I jeszcze chciałam zapytać o pakt senacki. Do państwa, do panu właściwie z opozycji. Czy to jest jakieś zaburzenie, że kolejna osoba poza paktem, po stronie, że tak powiem, nie tej koalicyjno-rządowej się zgłasza, że będzie kandydować po Romanie Giertychu, teraz Ryszard Petru. Jest to jakiś problem, czy nie? Nie uważam, zwłaszcza w tym momencie, ale jeszcze raz przypomnę. 30 lat temu, nie mając pieniędzy, pałek milicyjnych, nie mając... propagandy, telewizji i tak dalej. Polskie społeczeństwo zdobyło wolność i Polska demokratyczna mogła się rozwijać przez 3 dekady. I teraz 4 września, dokładnie w tej samej może sytuacji. Może czerwca jednak? Bez... Przesunęliście. Czy września? Przepraszam. 4 czerwca dokładnie społeczeństwo zachowa się w ten sam sposób, bo propagandą, pałkami, miliardami zasypanymi ze spółek Skarbu Państwa. Nie zagłuszycie prawdy. Super. Panie pośle, był taki program, Wielka Gra, bardzo długo. I tam uczestnicy mieli takie słuchawki. I czasem nie łapali w tych słuchawkach. Ja pana pytałam o Ryszarda Petru i Romana Giertycha. Ja słyszałem o Petru. No właśnie. Ja mówię, to nie jest problem. W pierwszym zdaniu. Jest problem czy nie? Nie, to nie jest problem. Ja uważam, że takich strzałów, że tak powiem, wolnych kandydatów będzie jeszcze wiele i w ogóle jakby tym się nie przejmuje. No to jest rzecz normalna. W państwie demokratycznym, w którym mamy taki ustrój i taki sposób wyboru Senatu, każdy może powołać Ryszarda Petru. Jeśli zbierze stosowną ilość podpisów, zgłosi swój komitet, to będzie. No i każdy z obywateli może to samo zrobić. Więc mnie to akurat ani nie dziwi, tym bardziej, że część byłych polityków ambicji politycznych nie utraciła. W związku z tym rzeczą normalną jest, że będą tworzyć własne komitety i tu rzeczywiście w pakcie senackim mogą nieco namieszać. No to się bardzo cieszę. Rozumiem, że pan poseł Gdula też nie widzi problemu, a ja... Ja widzę problem. Każdy, kto działa przeciwko paktowi senackiemu, działa na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i muszą być wyciągnięte konsekwencje. Ojej, ale jakie konsekwencje wobec Ryszarda Petru? Konsekwencje tego, że nikt, kto tak zadziałał, nie powinien się znaleźć na listach z poparciem paktu senackiego. Czyli pan jest bardziej brutalny. Będzie pan demotywować, tak? Tak, będzie pan demotywować do głosowania. Oczywiście. Na te osoby. Dobrze, dziękuję bardzo państwu. Pani minister Małgorzata Paprocka, pan poseł Andrzej Halicki, pan poseł Marek Sawicki, minister Jarosław Sellin, poseł Maciej Gdula i poseł Mariusz Gosek, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. I udanej niedzieli życzę. Dokładnie.